Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 28 marca. Jest to Wielki Czwartek. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szatę. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty. I gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czyli moją uwagę w tym fragmencie zwrócił gest Pana Jezusa, kiedy obmywa uczniom nogi i wyciera je prześcieradłem. Dzisiaj w Kościele, w Wielki Czwartek, zaczyna się wielkie mycie. Nasz Bóg zdejmuje już dziś swoje boskie szaty, zakasuje rękawy i zabiera się za mycie wszystkiego, co w nas usmolone i wybrudzone. Jeżeli jesteś brudny, jeżeli coś w tobie śmierdzi, jeżeli jest w tobie jakiś grzech, to dzisiaj Pan Bóg chce zacząć w tobie wielkie szorowanie. Liturgia Wieczerzy Pańskiej to początek naszej czystości. I to jej chcielibyśmy w tej liturgii szukać. Dobrego dnia, szczęść Boże.